Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i wracamy. Oto jest Super Mario 64, grane na Wii i mam nowego pada, jakim jest Classic Controller Pro, więc zdecydowanie teraz jest dużo lepiej z moim, że tak powiem, sterowaniem. Gdyż nie muszę się praktycznie o nic bać. Bo ten kontroler działa w 100%, tak jak widzicie, na Mario się nie zacina w żadnym momencie. Więc jest bardzo dobrze. Tylko przyciski są lekko dziwnie umiejscowione na tym kontrolerze, ale dobra. Nieważne. No i dodam. A w sobie. Dół, góra, dół, góra. Nie mam jednej gwiazdki z bombą Battlefielda. Bo musiałem nadrobić. Tutaj. Ale pokonałem Bowsera i w sumie jestem ciekawy, jaka to jest ta gwiazdka. Czy to jest ta za przelecenie? Tak. No to... To trochę tak głupio, ale no szybko ją zrobię tutaj. Nie będzie się to liczyło, że tak powiem, do długości odcinka. Ale no, dziś będziemy zwiedzać dalszą część zamku. Tak jakby. Że tak się wyrażę. I czy za pierwszym razem mi się uda? Dupa nie uda. Okej. Okej. I możliwe, że po raz pierwszy będę ten odcinek robił w Vegasie, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Ale mam nadzieję, że dobrze. Nie. Ok. Więc jak ten odcinek koniec końców wyjdzie, to jeszcze nie wiem, bo jestem przed jego edycją, rzecz jasna, którego teraz nagrywam. Świetnie, zębam. Weźmy sobie jeszcze jedną czapkę. Żeby było śmiesznie. Kłe, kłe. Ale na serio, żeby zdobyć ostatnią monetę. Kurde, trochę zrąbałem z tym. Zapomniałem kompletnie, że... Zapomniałem kompletnie o tej gwiazdce. Jak poszedłem zrobić ten... gwiazdkę z Wing... z Wing Cupa. Z Wing Cupa. Po prostu o niej zapomniałem, no. Dobra, na szybko. Ten zrobiliśmy. Jest gitara. Dobra, jest 27. Więc dobra. Będziemy dzisiaj statek. Statek. Dalszą część zamku, która jest tutaj. Jak pamiętacie, zdobyliśmy w poprzednim odcinku klucz. Tu jest BU! A, jestem szybszy. I tu mamy dodatkowy jeszcze jeden poziom. O, bo tutaj się nagle pojawiły BU. Nie wiadomo skąd. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo skąd. Aha, oraz L is real. Jak to było? L is real 3401? 3401? No cóż. Ale L nie jest real. Luigi nie jest prawdziwy. Miał być w sequelu do Mario 64, albo raczej w tym dodatkowym porcie w sumie na Nintendo 64 Disk Drive. Ale została wydana tylko beta. Znaczy, wydana. Likowana. Wyciekła beta. O! Wyciekła beta i stąd to. No i... To jest dolna część zamku. Dokładnie mówiąc, jak mówią piwnicy. Znaczy, tutaj są w sumie lochy. Ale dobra. Czy jest to, co tutaj jest? To, co ma być? Jest! Czyli królik. Złapiemy tego królika.
Gdzie chciałem zrobić też te gwiazdki w zamku. Tylko że tego kurde ciężko jest złapać. No, no nie. Chun. No nie. No nie. Ten cholerny królik jest zawsze moim problemem. Speedrunnerzy umieją to robić praktycznie w moment, a ja tego nie umiem w ogóle. Ale to jest cholerny królik, pamiętajcie. No, ale jako przecież już tam... Tak się nie godzi. Chwila, mam pomysł. Aha! Tak go można zapędzić w kozi róg? No nie! God damn it! You son of a Mario! Yes! Dobra, on mi da gwiazdkę. Ten królik jest potrzebny do tego, żeby skipować dalej. Żeby bez gwiazdek kompletnie pójść do Bowsera tutaj. I bodajże to jest w tym pokoju. Nie tak. To jest ten pokój. Tutaj mamy Toada. Który? Dałem gwiazdkę! Więc już mamy dwie gwiazdki. Bardzo szybko nam to idzie. A ile jest gwiazd w tej grze? 120? No to jeszcze prawie, że... Prawie, że 90 gwiazdek. Nie, chyba nie 120. Może 120? Nie wiem, nie pamiętam. A wydaje mi się, że 120. Więc wychodzimy stąd. Idziemy tu. Ale jak tu idziemy? No. Glitchami rzecz jasna. Nie spodziewaliście się chyba po mnie czegoś innego niż glitchy. Więc nieco bym się zdziwił, gdybyście się czegoś nie spodziewali więcej niż glitchy. No. Chodź. Pyk. I pyk. No i woda teraz. Idzie se. Zmniejsza se. No i jest tu se. I tutaj mamy otwarty przejście. Który mam nadzieję, że nie skrzanie. Bo to jest... Tu możemy odblokować kolejną czapkę. Już w sumie możecie widzieć efekt tej czapki. Bo dokładnie to robi ta czapka, czyli stajemy się tak jakby niewidzialni, jak to nazwać. I cały myk tego poziomu polega na tym, że jest dosyć ciężki. Ale dzięki glitchom na szczęście można jakoś przeżyć. Okej. Okay. A nie, tu będzie Metal Mario. W sumie to nie pamiętam nawet jak Metal Mario odblokować. Będzie zabawa. No nie. I spawnujemy się tutaj. Na szczęście tutaj nam nie zabiera życia, a nawet jeśli tam mamy dużo one-upów,
Więc po prostu mogę to powtarzać w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. I w kółko. No chyba tego... W każdym razie tutaj jest jedna gwiazdka, ogólnie w wszystkich tych poziomach z... A nie, chyba wiem jak go kończyć Metal Mark. Ale głowy nie dam. Że na 100%. Ki? Pyk. I to jest dobry poziom na farmienie sobie żyć. Bo co najmniej dostajecie... dwa dodatkowe życia. Po prostu sobie spalacie, mych, wracacie. Kolejne dwa dodatkowe życia. No i witam. Ale mam nadzieję, że to nie jest. Będę bardzo smutny, jeżeli tak się stanie. No ten poziom do łatwych nie należy. Okej. Oki, oki, oki. Tu się pokazuje gwiazdka. My musimy uruchomić to. Save'a właśnie odblokowaliśmy. Niewidzialnego Mario. Or whatever. No i tak dostajemy tą gwiazdkę. Więc teraz zostało nam 80 do zrobienia. 90, sorry. Napicie się herbatki. Tutaj nam daje podpowiedź, że spróbowaliśmy te dwie kolumny, które tutaj były, zrobić na nie dupny atak. Tak, będę cały czas referował do tego ataku jako dupny atak. Że wam się to podoba, czy nie? Myk. W sumie tu nie ma żadnych ciekawych poziomów jeszcze. Ale, jako już mamy 30 gwiazdek, możemy już otworzyć Bowsera. Więc zaraz to po prostu zrobię. Ale nie będę nic przechodził tutaj. Bo nie chcę przechodzić. Posta. Tak, o. I zrobimy sobie... nie wiem, czy jeden poziom. Nawet. O, ten poziom jest mniej więcej łatwy. Dla mnie. W każdym razie. Dobra, ugotuj złego jego. Whatever. Więc jak już w... To jest teraz na Wii, więc nie mam tu spolszczenia. Za co przepraszam. Jeżeli ktoś naprawdę chciał tego spolszczenia. No ale powiem wam tak. Już wersja, znaczy emulator na PC naprawdę mi dużo razy zrobił dużo złego. Mogliście to widzieć w sumie chyba nawet w ostatnim odcinku był pokazany, jak bardzo wariował emulator. Więc... No cóż, wolę oficjalny emulator, wolę. Po prostu, a nie... A próbowałem spatchować na język polski, ale no niestety... No wyszło jak wyszło. Nie udało się, bo jak się okazuje ROM był troszkę za duży. Żeby go z powrotem do... do gry wmontować. Gdyż można patchować gry Wii. Dlaczego?
Ale po prostu to się zbytnio nie opłaca. Bo to są... Bo potrzebne tutaj takie patche, żeby nie zmieniały zbytnio rozmiaru gry. Bo to nie jest fajne. Bo Wii bardzo nie lubi, jak jest. Znaczy w sumie bardzo jakby nie lubi oprogramowanie tego. Co fajnie robię? Jestem ciekaw, co się stanie, jak zrobię to. A, bo to jest skrót jakiś. Dobra. I bully the police. What the hell? A. I tu jest Paper Bowser. To jest design super, Paper Mario 64. Też taka ciekawostka. Zaraz to zrobię. My się mamy cztery, nie wiem, o co chodzi z tym Bully the Bullies. Więc robię po prostu te, które wiem, jak robić. A, to była następna w sumie. Dobra. Nie wiem, będę wszystkich bullies rozwalał. Ale dostał. No nie, typie. Daj mi spokój. O nie. Damn. Może jak wszystkich rozwalę, to będzie okej? Okay. Tam jest mushroom. Ciebie nie muszę. Ups! Ciur nie pykło. Ale to nie może być to, bo nie ma żadnego dźwięku. Bully the bullies. No nic, zrobi się co innego w takim razie. Ja tę grę tak dawno grałem, że nie pamiętam. Ała. A może to chodzi po nim? No! No nie, to było takie żałosne. Paferek! Ale bardzo się dobrze steruje Classic Controllerem. Tak przyznam, strasznie wygodny. Jest i bardzo, ale to bardzo mi według mnie w trzymaniu przypomina po prostu mniejszego pada dźwięku chyba i tyle. Po prostu takie dziwne uchwyty za po prostu. Jeśli mam być szczery. To strasznie są takie wąskie. I po prostu przypomina mi bardzo pada od GameCube'a właśnie. Który dokładnie ma ten sam problem. No nie. Oto! Ha, daj!
Tak, to jest, jak się ze mną zadzieje. Ultimate Life Form. Coś to mówi? Powinno. O jeny. To będzie ciekawe. To będzie bardzo ciekawe. Nie w tą stronę. Jest gwiazdka. I pewnie nie tam dodatkowo. Do gitara. No oczywiście. Robię wszystko, tylko nie to, co trzeba. Cały ja. Okej, to było szczęście. Zero skilla, czysty fart. Okej. Teraz chcę iść do tego wulkanu. Od razu mówię, pewnie nie. Pewnie to nie jest to zadanie, które mamy robić. Ale zawsze to jakieś zadanie. Zawsze nie idziemy. O-o. Podnieś się. Nie. Nie. Ja lamię. I nie, nawet się z tym nie kryję, że lamię. No cały, ja nie jestem dobry we wszystko. No i tak, zaraz coś powiem, że mi się po prostu zabił. Nie w grze. Nie rozumiem. Okej. Okej. Hopa. Gdzie? Ło, patrzcie, ale fajnie. Oczywiście, to też nie to. Naprawdę nie mam pojęcia, na czym może polegać Bully the Bullies. Spodziewałbym się, że to jest coś w rodzaju rozwal wszystkich tych przeciwników na poziomie całym. Ale ja nawet nie słyszę czegoś, co miałby potwierdzać, że to to. No dobra, jeszcze raz tu wejdziemy, bo jest tu drugie jeszcze. Druga jeszcze jest gwiazdka tu. Ale musimy ciut poczekać. Wziąłem po prostu ten poziom, bo jak dla mnie jest on najkrótszy ze wszystkich, których są na drugim. W piwnicy. Jest on po prostu, no. Najkrótszy. Dobra. Ty tu sobie tak statujesz, więc zaskoczę sobie na to. Ja mam na to wleć, bo ma. O-o. Nie tak źle. Znaczy okazuje, że po prostu do tej samej gwiazdki, tylko krótsza droga. Nie. Jest bardzo niefajny Nintendo, że takie małe platformy. To było bardzo nie fair. Ja was szanuję. Ja mam planę kupić Switcha, wy mi tak takie robicie rzeczy. Nieładny Nintendo. No to zrobiłem praktycznie wszystkie gwiazdki. Poza tą. A, jeszcze następny odcinek wrócimy do... To ty?
Nie, jeszcze nie w tym. Przepraszam, przepraszam. Ale powiem tylko, że w którymś tam odcinku wrócimy do poprzedniego, do pierwszego piętra. Do wejścia, że tak to nazwę. Miał inaczej wyglądać. Ale no dobra, spróbuję. Jeden jest. W sumie... Nie wiem co zabierze. Tutaj! Czego jest potrzebna windka? Zdobyć pozostałe tu. Extra life. Extra life, tak? Tu jest coś. Kolejne łoko. Siema łoko. Co łoko robisz? Halo łoko. To było dalej. Co? Tak silny? Tak silny? Tak silny? O! Easy! O! Ten jest szybszy. I silniejszy. Okej, więc chyba właśnie przechodzę to zadanie, sądzę. Nice! TG! A więc to o to chodziło. Widzicie? Wystarczy trochę pomyśleć. I trochę pokombinować. Bully the Bullies. To już chyba będzie na tyle. Mam rację, to będzie na tyle. Tak, to będzie na tyle. No niestety. Exit course. A więc no cóż, ludzie. Widzimy sobie na zewnątrz, żeby zakończyć w ładnym otoczeniu. Więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście możecie wyrazić jakąś swoją ekscytację tym, że Super Mario 64 powraca na kanał. Nie ma żadnej przerwy, nie jest zanudowany let's play, jak widzicie. No i na razie i cześć! Pa!